Nie, ja jestem Krysto i witam was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Odnośnie poprzedniego odcinka i też niektórych komentarzy się odniosę na szybko. Bo ja chciałem na szybko wtedy nagrać shorta i to po prostu wam pokazać, ale jeśli wam się w ogóle zbuguje coś takiego, że nie możecie tutaj wsiąść na statek, to jest tu. Generalnie możecie się teleportować, powiedzmy, tu. Idziecie tędy, nawet do miasta nie musicie wchodzić. I tutaj od strony wody możecie wpłynąć po prostu do portu na wichrowym tronie. No i pytacie się po prostu tego kapitana i kapitan może was tutaj zabrać do Soldheim, nie? I to jest też na zasadzie takiej, że możecie to zrobić nie posiadając w ogóle zaczętego wątku z Mirakiem, tak? Czyli dodatku Dragonborn. Bo nie wiem, czy oglądaliście kiedyś jakieś, powiedzmy, challenge bądź speedruny w Skyrim. Mianowicie jest taki strat, że wychodzicie z Helgen, lecicie tu i od razu kupujecie możliwość transportu do Wichrowego Tronu. Wchodzicie tu od razu, lecicie, staracie się mieć tylko 250 golda, wchodzicie na statek i gościu was od razu zabiera do tamtej wyspy. Generalnie no to tak wygląda, że nie interesuje was w ogóle ta mapa tu, czyli na której gracie, czyli Skyrim, prowincja, tylko lecicie od razu do Morrowind, nie? Generalnie kiedyś ta wyspa należała do nich, ale teraz już nie. No i możecie od razu tam polecieć. I bardzo często jest tak, że ludzie specjalnie tam lecą, też ze względu na to, że w tawernie jest najemnik, który ma chyba elfi miecz i wali kulami ognia. No ale też to jest w ogóle chore, że ludzie po prostu tryhardują pod to, żeby tutaj tylko wlecieć. Nawet nie podchodzą do tego. Oni wchodzą tu. Ja sam nieraz takie coś robiłem, jak robiłem jakiś challenge. No to tutaj wchodzisz od razu i lecisz tam. Więc jeśli chodzi o, powiedzmy, jakieś bugi, widzowie, powiem wam tak. Albo staracie się wczytać. Bo powiedzmy, ja wam pokazywałem generalnie informacje odnośnie tego, no to było na tym. Ja byłem tam, to sprawdziłem i usunąłem ten zapis, bo ja nie chcę tego mieć na tym podejściu. Nie chcę was oszukiwać. I po prostu jest wszystko ok. A na swoim prywatnym podejściu, no to też tego nie mam zaczętego. Bo ja swoje takie starego save'a to usunąłem. Miałem już tam mega wysoki poziom i tak trochę dziwnie się jakoś mniej więcej mi się klikało. Więc no nie jestem w stanie wam pokazać, jak się zacznie ten quest. Jeśli wam się faktycznie to buguje, no to zalecam wam wczytanie poprzedniego save'a jakiegoś przed spotkaniem kultystów i przeczytanie rozkazów. Ale generalnie zwykle tak i tak tutaj macie, co nie, opcję, że musicie się skierować do kapitana i was wysyła. No. Ale jak coś polecam sobie sprawdzić, że na starcie gry jesteście w stanie tu podejść i od razu na tamtą wyspę po prostu popłynąć. Generalnie możecie, ale to jakie tam przedmioty możecie zyskać, nie wiem, krwiopuszcz, który jak zdobędziecie na początku gry, to jesteście w stanie wrócić tu i czyścić wszystko jak szalenie, nie? No, bo to wiązki plazmy wypuszcza przy każdym silnym zamachu i to jest w ogóle już śmieszne.
I za każdym razem zadaje 30 obrażeń przy każdej wiązce plazmy. To jest coś takiego, że macie broń, widzowie, i robicie do tyłu coś takiego. I już by wiązka plazmy leciała na przykład pionowo. Robicie obrót na przykład w lewo, czyli coś takiego. Ostrożnie! I wiązka plazmy leci poziomo. I wszystko w zasięgu na drodze tej wiązce plazmy wszystkim zadaje damage. Więc taka ciekawostka. Możecie sobie tam iść, tylko jakby większość rzeczy na tej wyspie ułatwia bardzo grę. Samo to, że możecie się stać niedźwiedziołakiem też. To bierzemy. No. Polecam, ale może wam to zniszczyć rozgrywkę, bo według mnie wyspa jest zbyt łatwa. Jakby ułatwia sporo rzeczy. Samo to, jak na przykład jeden widz mi powiedział, że dzięki. Posiadłość dumna wieżyca, to dopiero ładny dom. Dzięki jednym ziołom jesteście w stanie faktycznie tam chyba wykręcić. Przepraszam cię, widzu, dokładnie nie pamiętam tego, co napisałeś, ale chyba coś było w okolicach 40% chyba. Tak? 41 albo 40, że możecie osiągnąć bonus do zaklinania. I w sumie też faktycznie po to się leci na Soldheim. Jak grindujesz zaklinanie i chcesz, powiedzmy, szybko przyspeedrunować niektóre etapy rozgrywki, no to też tam z tego względu Do tego na lecisz. sprzedaż. I Jeśli cię interesuje, dodatkowo to niektóre porozmawiaj z zioła tylko zarządcą. tam występują i tylko tam możesz niektóre rzeczy kupić, więc no, ja rozumiem plusy za tym, ale mogą wam ułatwić gierkę. Mortal. Czekajcie. Zadania. No tego to nie mam. Tego też. No ja robiłem ostatnio, widzowie. Dusze zbieraliśmy. Do sanktuarium, no to najpierw trzeba iść tu. Ale tu są driady, czyli te wiły. A wiły są strasznie silne. Nie patrząc na to, jak nie mamy paraliżu na nich, bo Do mamy. ogrodu. Kurde. Dobra, to zdamy. Bo my posiadamy, widzowie, 95. Brakuje nam 5. Generalnie jest miejsce na mapie, w którym jest taka kobieta, do której strzela się do takich jakby punktów. Nie pamiętam, gdzie ona była. No chyba gdzieś, mniej więcej, chyba gdzieś tu to ma. Tu mamy generalnie wysoki Hrodgar i mamy siwobrodych, ale jest gdzieś miejsce, w której jest kobieta, która daje nam możliwość potrenowania łucznictwa. Jak strzelacie do takich jakby celi, ja to pamiętam ze swojego prywatnego podejścia, tylko ja ją tak losowo znalazłem. Jak strzelacie do takich lotek, co nie? Tarcz. I to jest na zasadzie, że wyjmujecie łuk i ona wam każe strzelać. I za każdym razem, jak traficie w cel, to chyba wam skill rośnie? Tak instant chyba. I chyba jej musicie też zapłacić za ten trening. Nie pamiętam za bardzo. No teraz by się to przydało, ale powiem wam, że nie będziemy sobie ułatwiać rozgrywki. Normalnie jakoś wbijemy te 5 punktów ostatnie. Będę bardziej to, powiedzmy, odczuwał, że sobie zapracowałem to normalnie, nie że jakoś głupio ten jakiś speedrun sobie waliłem, jakiś śmieszny. A tak to
tą końcówkę będę bardziej doceniał ten pik, jak to osiągniemy stówę. No. Nie liczy się sam cel, widzowie. Pamiętajcie, nie liczy się sam cel, tylko droga, jaką dążycie do celu. Sam cel często nie jest w samej istocie aż tak istotny, jak droga. To nie. Tutaj byli... Opuszczona jaskinia. Można tutaj spróbować. Kurde, tam pamiętam, że to nie jest to, co bym aktualnie oczekiwał. Fort Szara Przystań. Też można tutaj się przejść. Od fortu można iść. Bo tu mam w ogóle nic niezbadane. A na pewno coś jest. Zobaczmy. Mamy w tym kierunku. No i tutaj naprzeciwko mamy już jaskinię, więc opłaca nam się iść. Więc idziemy. Generalnie nie wiem, czy lubicie takie pogadanki w moim wykonaniu. Ale czasem lepiej to powiedzieć. Też wam powiem tak szczerze, że... Aha, bandyci tam są. Gdzie ta jaskinia? Nie ma jej? Widzowie? Oho, wilki. Okej, dusza złapana. Dobra. Tu jest skóra. I tu był jeszcze jeden. Mamy ruiny naprzeciwko też przy okazji. O. Zauważył mnie skubaniec. Tam coś biegnie. Coś jest? Nie. Ale tam są ruiny. A to nie są te ruiny związane z towarzyszami? No tak mi się wydaje, że z Farkasem chyba się idzie. Kurde, mylę tych braci zawsze. Farkas i Wilkas. O, trafiłem w drzwi. Teraz będzie dźwięk pułapki dusz. Kurde. Bardzo tego nie lubię, ale... Trudno. Bo generalnie jest taki bug, że jak traficie w jakiś obiekt, to on się nagle podświetla jako zaklęty przez pułapkę dusz i nie chce to zejść. Więc jest to śmieszne. No ciekawe. O, piesio. Okej. Poszło łatwo. Dwie trójki. Co on sobie myślał? Głupek nawet nie widział, jak wyciąga asa z buta. Co? Asa z buta. Jabłka. Bo wiecie, ja mam takie podejście do gierek, że jak gra mi daje na tacy coś, to ja w ogóle tego nie szanuję i nie odczuwam przyjemności z takiej rozgrywki. Nie wiem jak wy, widzowie, ale ja nie lubię czegoś takiego. No teraz w większości przypadków takie gierki robią i oczywiście, znajdą się osoby, które twierdzą, że test 5 jest łatwym. Jest łatwy w stosunku do tego, jaki Daggerfall jest, powiedzmy. To jest łatwy, tak? Nie wiem, Oblivion no też był śmieszny.
Na przykład, nie wiem, walczyliście na arenie, jedną ręką spamowaliście leczenie, a drugą machaliście jak cepem normalnie, bronią, nie? Ale mniej więcej niektóre gry nas uczyły takiego czegoś, że musicie zmienić swój tok myślenia, cofnąć się może do jakiejś lokacji, trochę podbić level i może wrócić do jakiegoś miejsca. Samo miejsce z Haldirem tak po prostu pokazało, nie? Że ej, stary, nie dasz rady. Wyjdź stąd, wróć, jak nabierzesz więcej siły, nie? A tak i tak było mimo wszystko ciężko i bez towarzysza raczej bym się przewrócił, nie? Więc to też pokazuje, że musicie się niekiedy w niektórych grach skupić. No powiedzmy, to takie gry jak, czekajcie, powiedzmy, gierka, która tak może was nauczyć pokory i trochę bardziej szanować taką nonszalancję, to wydaje się Darkest Dungeon, no bo tak pamiętam, że jak grałem, to no, boli jak stracić jakiegoś bohatera, to nie? No, jestem fajny z... Jest tam kto? Element. Tylko... Oho. Na bogów! Nie! Tu nic nie ma? Okej. Ktoś! Paralicz chyba używamy. I będziemy się z gościem bawić. No i pięknie. Kurde, czemu musicie być orkami? Pokaż, co potrafisz. Oho. To nic. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Nie. A czemu na przykład te same pancerze, te alternatywne, deteryczne, a nie te normalne? Dziwne. No. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Ty umierasz? No, padasz, stary? No i pięknie. Pięknie. Generalnie pamiętam, widzowie, że ja wam chyba mówiłem, że odcinek będzie dłuższy. Osłaniam i taki cię. Będzie. Czekam tylko na rozkaz. Co do tego, co mówiłem przed chwilą. Jak ktoś ogląda, to bardzo miło i słucha moje na przykład wypowiedzi. To bardziej rozchodzi mi się o to, że niektóre gry starsze wymagały czegoś od nas. Fakt, nasze umiejętności jako graczy rosną i są coraz lepsze, to fakt. No nie wiem, szybciej gry przechodzimy, szybciej jakieś speedruny tworzymy, jakieś challenge, ale wiecie co, mimo wszystko jak jest ten nowy gracz, powiedzmy, to on się od niektórych gier może odbić, tak? Czy jakiś, nie wiem, jakiś KOTOR, jakiś, powiedzmy, Mass Effect 1, jakiś, powiedzmy, Gothic 1, tak? Albo na przykład Wiedźmin 1. Powiedzmy, większość ludzi patrzy na Wiedźmina 3, a najbardziej taką narrację, nawet stworzoną przez otoczenie, miał właśnie Wiedźmin 1, nie? Nawet coś takiego da się zauważyć, że bardziej jest taki słowiański, ten brud, takie przesiąknięcie takich starych wiosek jest odczuwalne. No dobra, wrzućmy to, to. Mamy mimo wszystko za dużo
O 304. Ok. Ty przodem, ja za tobą. Tu nic ciekawego nie ma, tu jest spotka. O. Pięknie. Czy jest tutaj coś ciekawego? Kapusta. Przywołanie Atronacha Ognia. No ale ja to mam. Czajcie, że ja nigdy nie szukałem chyba tych skarbów. Dobra, szukałem raz, nie znalazłem i zrezygnowałem. No to nie jest coś, co bym się tam na przykład spinał. Bo to nie jest aż tak kluczowe potem, więc nie ma to żadnego tam znaczenia. Ale wracając do tego tematu, który mówię, bo gubię wątki, a chciałbym z wami chwilę jeszcze tak pogadać. To jest coś takiego, że generalnie jako ludzie sprogresowaliśmy jako gracze, tak? No, jako gracze jesteśmy lepsi. Jakieś, powiedzmy, smaczki wyszukujemy i tak dalej. No, nie wiem, no są sytuacje, jak powiedzmy, pamiętam gościa, który grał, powiedzmy, w Eldena. Chłop ograł całą gierkę chyba w niecałe 35 chyba godzin, lub 40 coś. I gościu przeszedł wszystko, zanim w ogóle, nie wiem, jakieś, powiedzmy, poradniki powstały, nie? Jak co zabić, więc po prostu to też dowodzi, jak ludzie szybko przechodzą niektóre gry, nawet przy wyjściu, nie? Więc jest to zauważalne, ale też są ludzie, co się potrafią odbić. Ja na przykład rozumiem, jak ktoś w Gothica 1 nie potrafi... Po prostu to nie jest jego target, to po pierwsze, a po drugie nie jest w stanie wczuć się w tą rozgrywkę. Chociaż powiem wam tak, że jeśli w ogóle nie graliście w Gothica, to bardzo wam polecam Kroniki Archolos. To jest bardzo fajny modzik. Powiedziałbym, że może wam się spodobać. Macie zadania, macie trochę takie odczucie jak Wiedźmin 3, że w większości przypadków to takie gadaniny są. I mniej grania. Nie oszukujmy się, Wiedźminie 3 to są tylko la 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 i skakanie cios i to jaki macie gear, to żadnego nie ma znaczenia. Chyba że jak walczycie z w krew i wino z Last Bossem i Everettem, no to, ale to też jest takie mech. O, jelonak. No, mogłem trochę kursor dać wyżej, nie ma co. Trudno. O, szkielety. Okej. Serio? Okej. No, padacie? Chłopaki. No coś tu jest. No. 96. Dobrze. Zabili mi lisa, czyli małą duszę. Niedobre, chłopaki, niedobre. Psianka. No, zbieramy.
Wszystko zbieramy. Jak jest możliwość, to zbieramy, widzowie. Wiecie? O. Składniki alchemiczne zawsze na propsie. To jest jedna rzecz z najbardziej u mnie lubianych. Alchemia w grach. Bardzo lubię. Tak? Tak, stare? Chcesz się bawić? Tak, chcesz się bawić, co? Najgorsze, że ten na tronach jest mocny. No możemy go zbić. On nawet schodzi w miarę szybko. Zabiję cię, jeśli będę musiała. No ładnie, ładnie. Dobra, widzowie. Musimy napełnić trochę łuk. Bo wiecie, ja takie dygresje mam ze względu na to, że jak powiedzmy zobaczyłem, jak wyglądał Starfield. No to trochę taka beka była z tego, jaki jest łatwy. Nie, no sam system do rozwoju postaci w Falloutie 3, a 4, jaki jest, nie? Nie wiem, jaki macie system w tym Falloutie. W tym Falloutie Multi, tak? 76? Dobrze pamiętam. Co mnie uderza? Aż taki szybki jesteś, stary? Pokaż, co potrafisz. Nie dasz mi rady. No, papa. Dobrze, że oni chociaż to zrobili, dobrze, że znając ich, to mogliby coś odwalić. Co to było? Hełm. Hełm. Wybitnej magii. Kurde. I teraz pytanie, czy chcę mieć to? Zobaczmy. Bo jakoś aż tak mocno czarów nie używam. Bo nie mam kiedy. No, mocniejszych przeciwników, no to... Dobra, jest to odczuwalne. Oho, no i zabawa pod koniec. Kuferek. Fajnie. Wiecie, bardziej chodzi o to, że oni mają większe fundusze na tworzenie jakiejś gry, a dostajemy kiepski produkt. To mnie najbardziej dziwi, wiecie? Że macie więcej pracowników siedzących za grą, a jej dopracowanie kuleje, tak? No to jest akurat śmieszne. Aha. Jakoś łatwo poszło. Ściana mrozu! Ściana mrozu zadaje 50 punktów. Fajne. Fajnie. No to tym bardziej chyba nie mogę użyć czegoś innego. Ekspert. Okej. Okay. Jakby to... Ale... Okej. Okay. No to znam ten czar. Nieraz go miałem. Na innych postaciach. Kurde, ale on... zżera. Okej, okay, ktoś biegnie i po prostu robię takiego walla i... Chłop dostaje damage od tego. Znając, że cię jakby przeciwnik to posiadał, to by mnie zabijali jak szaleni.
Nie no, jakbym chciał to używać na jakimś przeciwniku, to ja nie mogę sobie pozwolić chyba ściągnąć hełmu, bo nie mam żadnej redukcji, chyba że w jakiś dziwny, magiczny sposób widzowie dobiją eksperta, ale jest to mało możliwe, bo mamy 31... 31... Czarnik, no 75. No to nie ma opcji na razie, żebym zmniejszył koszt rzucania tego czaru. No. Ale w kosztach nie jest aż tak przesadzony. Jeszcze jakbyśmy ogarnęli może hełm jakiś lepszy, co daje redukcję większą, tak 25. No jesteśmy blisko tego, nie? Mniej więcej. Bo teraz tylko duszę zbieramy, widzowie, więc... Więc będzie okej, według mnie. Na spokojnie to uzbierać i się dobije jakoś. Myślę, że teraz jakbyśmy podchodzili już do nowego zaklinania rzeczy, żeby po prostu wbić level, to myślę, że dobijemy 88 albo 90. Więc tak jakby zbiory lepsze. Chyba dwa podejście lub trzy nam jeszcze zostały chyba zaklinania, ale mogę się mylić. I będziemy mieli na stówie. Więc nie ma co się też spieszyć. No spokojnie do tego dojdziemy. Śmiesznie pęka. No nic, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że takie niektóre dygresje odnośnie stanu gamingu, jakim jesteśmy też graczami, wam się podobało. Mam nadzieję, że wam się podobało. No nic, będę mykał. Na razie, cześć. Na razie.